Siemanko wszystkim, witam serdecznie. Powiem od razu tak, nagrywam ten filmik, bo pogoda za oknem taka jaka jest. Dzisiaj mieliśmy plan z Chylozaurem pojechać po pracy na wykopki. Mamy fajną miejscówkę nową. Zobaczymy, czy tam coś uda nam się wyciągnąć, czy nie. No ale mówię, od rana gnoi z nieba, także masakra. Także wróciłem do domu. Moja żonka przygotowała pyszny obiadek. Mówię, co jest na obiad? Rosół z kurwielu. Ja mówię, o, lubię. Także smaczny. O, ale nie o to w tym filmie. Słuchajcie, no wczoraj odpaliłem po raz pierwszy laptopa. I no nie to, że po raz pierwszy w życiu, ale odpaliłem laptopa i odpaliłem sobie na laptopie YouTube Studio. I moje zdziwienie było tak ogromne. Mówię, kurde, co jest grane? Ponad 140 powiadomień, na które nie odpowiedziałem. Komentarze, lajki, suby. No mówię, ja pierdzielę. Ludzie będą teraz przerażeni. Mówią, no co za ham. My mu tu dobre, miłe słowo, a on nawet się nie odezwie. Nie, nie o to chodzi. Przepraszam was serdecznie. Przepraszam was najmocniej za to. Jest ogromna różnica między tymi dwoma aplikacjami, czyli YouTube Studio w telefonie i w laptopie. Na telefonie nie wyświetla wszystkiego. Dopiero zobaczyłem to wczoraj, starałem się wszystkim poodpowiadać, poodpisywać. Dziękuję wam jeszcze raz za wszystkie miłe słowa, dziękuję wam za wszystkie subskrypcje. Fajnie, że wam się mój kanał podoba, że jesteście zadowoleni. Widzę to, czuję to, rozwija się naprawdę niesamowicie. Będę się starał wrzucać jak najwięcej fajnych filmików, no bo myślę, że będą fajne. Jak na razie Simplex daje radę, szczęście nie opuszcza, także fantowisko jest. No i tyle, mówię wam, przepraszam was, bo to ja niestety tak mam, że muszę się uczyć wszystkiego. Dopiero zaczynam przygodę z YouTube'em, nie zaczynam przygody z wykrywką, bo to już z wykrywką parę lat sobie śmigam. Miałem tam gareciaka 250, miałem 350, a teraz po prostu naszło mi znowu, żeby sobie kupić i polatać. Także tak to wygląda. Ja muszę się nauczyć tego, muszę ogarnąć tą moją sławę, która tam wzrasta i wzrasta. Śmiech oczywiście, to nie robi się tego dla sławy, robi się dla przyjemności, a film po prostu sobie miałem taką ochotę nagrać, wrzucić i tyle, pochwalić się tym, jak to wygląda, jak to idzie, jak ten relaks, to hobby, naprawdę z czym to się je i jak to jest, no będąc na polu i tyle. No a mówię, że ogarnięcie tych sprzętów, tych programów, tych wszystkich nowinek. Dla mnie to wiecie, jak to jest. Kaseciaka włączam nagrywanie rek i patrzę, żeby mi się taśma nie skończyła, jak tam Modern Talking całą płytę w radiu leciała, a trzeba było sobie nagrać, żeby potem móc słychać. No, tu jest niestety większa technologia i muszę to ogarnąć. Dziękuję wszystkim, którzy mi pomagają. Mówię, dużo wsparcia od Brodatego uzyskałem. Dużo fajnych, miłych rozmów z Mustafą, także pozdrawiam serdecznie całą rodzinkę Mustafów, Godzików i no czekajcie na następne filmy, nie będę tu przedłużał. Jeszcze raz dzięki za wszystkie komentarze, za wszystkie suby. Łapkujcie, subujcie. Ja już teraz wiem, że co muszę robić, muszę po prostu odpalać laptopa, patrzeć na powiadomienia, staram się jak najszybciej odpisywać, staram się mieć kontakt z wami, staram się, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Dziękuję. Oby tylko ta pogoda minęła, bo to gnoi, ale prognozy są takie, że to chyba nie przestanie, także myślę sobie, że zobaczymy się dopiero w lutym. Trzymajcie się, pozdrowionka, hej, do zobaczenia.